Siemano Pyrkon! Ja, proszę. Dobra, wariaci. Przepraszam, że spóźniłem, płotkę zdejmowałem z dachu. Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie na tym epokowym wydarzeniu. Dlaczego epokowym? Bo pierwszym. Dosłownie jesteście teraz świadkami tego, jak rodzi się historia, jak rodzą się być może nowe talenty. Kto wie, być może ci ludzie, którzy tutaj są, pośród was ukryci, bo ci laureaci, ci finaliści, ci, którzy wygrają dzisiaj, są gdzieś tam ukryci pośród was. Być może dostąpią ostatecznego, największego wyróżnienia i być może kiedyś, może nawet kiedyś będą żyli z pisania książek. Ale to być może w przyszłości. O, dobrze. Dobrze, zaczynamy oficjalnie witania. Przede wszystkim witam komisję serdeczną. Proszę bardzo, wielkie brawa dla komisji. I nominowanych. Ej, zróbmy taki numer, że teraz wstańcie nominowani na chwilkę, bo wy jesteście pokitrani tam. Proszę bardzo, nominowani, proszę o powstanie. I wielkie brawa dla nich. Dzięki. Dobrze, witam serdecznie. No i was przede wszystkim, że chciał wam się przyjść tutaj, że być może będziecie uczestniczyli w tym wszystkim do końca. Wielkie brawa dla was. Cześć, siemanko, witam was. Dobrze. Moja droga, co cię dzisiaj tutaj do nas sprowadza? To świadomość tego, że uczestniczysz w tworzeniu się historii, czy może chciałeś jakieś wolne miejsce? Tak. A... Fantastyczna odpowiedź! Nie, no dobra, nie zrobimy tak. Jestem tutaj dla naszej wspaniałej autorki Justyny Hankus. O, grupis. Bardzo fajnie. Ja nazywam się Karol Mozolewski i mam hurtownię papierów z Gierzu i znam jednego z organizatorów, także dlatego to prowadzę. Witam was serdecznie. I uwaga, czy w ogóle macie świadomość, bo ja nie wiedziałem, czy wiecie, kto organizuje Pyrkon? Kto wie w ogóle, kto jest organizatorem Pyrkonu? Jedna osoba, dwie osoby. No i teraz uwaga, to wam rozwali głowę. Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Klub Druga Era z siedzibą w Poznaniu. Wielkie brawa dla nich. Mogę was uprzedzić, dzisiaj będzie bardzo dużo klaskania. Naprawdę, bardzo dużo klaskania, jest bardzo dużo nagród. Bardzo... Nie, oszczędzaj te ręce, bo to... Teraz się cieszę, że zobaczę, co będzie później. W planach, z tego co wiem, według źródeł, którym nie mogę ufać, jest jeszcze poszerzenie tego plebiscytu o nagrodę dla najsympatyczniejszego pisarza, takiego, który jest do rany przyłóż, takiego najmilszego imienia Andrzeja Sapkowskiego. Dobrze. Pożartowaliśmy sobie, to teraz na poważnie. Przedstawiam wam członków dzisiejszego jury. Członkami są Patrycja Pati Maciejewska, to jest obrończyni książki... Poczekajcie, najpierw jest opis, potem oklaski, dobra? Dobra. Obrończyni książek. Jest jak bodyguard w bodyguardzie. Wkracza, kiedy ktoś nie szanuje książek i wtedy się odpala. Dlatego ma zakaz wstępu do 3 czytelni w Gdyni i całego województwa świętokrzyskiego. Wielkie brawa dla niej! Kolejną członkinią jury jest Katarzyna Kolin-Małczyńska. Kiedy nie czyta książek, namawia ludzi do tego, żeby je czytali. Ale dosłownie, wszędzie ich namawia. Wszędzie, gdzie się da, nawet na ulicy. Wśród strażników miejskich ma pseudonim Boże, to znowu ona. A z mandatów robi passepartout. Wielkie brawa dla niej! Kolejna członkini to Martyna Idris-Halbiniak. Wspaniała postać. George R.R. Martin powiedział kiedyś o niej... Martyna? Nie znam, ale ładnie brzmi. A macie jej zdjęcie szybko, zanim wróci mój prawnik. Wielkie brawa dla niej! Jest z nami też Michał Szczepański. Czyli człowiek zasłużony dla literatury w Polsce, ale bądźmy szczerzy, wszyscy to wiemy i powiedzmy to po prostu głośno, jest tutaj dla parytetu. Wielkie brawa dla niego! I ostatnia, ale chyba można powiedzieć, że najważniejsza, czyli Luiza Luzo-Żołnierczyk. To jest koordynatorka projektu, całego tego projektu. Bez niej tutaj by nas nie było. Koordynatorka projektu i 5. członek komisji Fantastycznie Utalentowanych. I od miesiąca możemy już mówić, że jest nieprzekupna, bo prokuratura odrzuciła wszystkie zarzuty. Wielkie brawa dla niej! A, już usiadłaś, bo chciałem cię zaprosić do mikrofonu. Na kilka słów, proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. Ja z karteczką, bo ja, wiecie, pierwszy raz. Na początek bardzo wam wszystkim dziękuję za przybycie, Jest to dla nas wszystkich na pewno bardzo miłe. Poza tym chciałam podziękować wszystkim pisarzom, autorom, którzy się zgłosili do konkursu, że zaufali nam, że chcieli wziąć udział w tym projekcie. Za to, jakimi emocjami nas obdarowaliście. To ten czas czytania waszych książek dał nam ogrom radości, czasami łzy, czasami kłótnie, ale jak widać wszyscy przeżyli. I za to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim autorom i wszystkim osobom, które się zgłosiły. Życzę lekkiego pióra i silnej woli. Natomiast skoro już mam mikrofon, to pozwolę sobie też na odrobinę prywaty. Na początek chciałam podziękować Pati i Colin za te godzinne, wielogodzinne dyskusje nocne o książkach, które spowodowały, że ten projekt w ogóle się narodził w naszych trzech główkach i urósł do rangi tego konkursu. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo Martynie i Michałowi za to, że obdarzyli nas zaufaniem, że zgodzili się zostać członkami komisji i podjęli się tytanicznej pracy, ponieważ ocenianie książek wcale nie jest łatwą sprawą, bo oprócz strony literackiej jest też strona emocjonalna, bo pisarze tworzą postacie, z którymi my chcemy później żyć. I jeżeli moja postać, moja ulubiona postać nie została aż tak pokochana przez resztę komisji, no to krew i łzy. Przy okazji chciałabym bardzo podziękować też prezesowi klubu Druga Era, Piotrowi Derkaczowi. Wiem, Piotr, że jesteś tu, także wstawaj, nie będzie lekko. Za to, że przyjął nas na rozmowę, że wysłuchał naszego pomysłu i powiedział: róbcie to. I chciałabym podziękować dyrektorowi artystycznemu, Remikiuszowi Zygartowiczowi, nie widzę Remika, pewnie niestety nie doszedł do nas, za to, że przez cały okres tworzenia projektu, zanim on jeszcze wystartował, zanim wy mogliście go poznać, wspierał nas swoją wiedzą, ale też i dobrym słowem. Także dziękuję, Remiku, może będziesz miał okazję zobaczyć nagranie. I to już kończę smęcić, bo Karol jest w tym lepszy. Tak. Jestem lepszy w smęceniu, dobra. A, najgorsze są poranki, słuchajcie. Dobra, koniec żartów. Moi drodzy, to co? Poznajemy pierwszych laureatów. Trzeba to rozkręcić, trzeba pokazać tym ludziom, że zasługują na fantastycznie utalentowanych. Otóż, moi drodzy, to co? Otwieramy pierwszą, no nie? Otwieramy, dobra. Fajnie, że to ktoś tak zakleił. A nie, da się. Jest okej. Dobrze. Ja już wiem. W ogóle... A, sprytnie. Kto z was, dajcie znać, oklaskami oglądał Przyjaciół, Friendsów, serial? A, głupie pytanie. A pamiętacie ten odcinek, gdzie Joey miał odbierać nagrodę za swój performance w serialu i ćwiczył wcześniej tą minę, czyli jeżeli startujesz, ale nie wygrywasz, ale chcesz pokazać, że jesteś z tym okej. To jest takie... No, dobre. Mówię o tym dlatego, że chciałbym, żeby teraz wszyscy to przećwiczyli i spróbowali, dobra? Kojarzycie? Czyli dowiadujecie się, startujecie, dowiadujecie się, że a kurczę, to nie wy, ale no tak, szanuję. Uwaga, zobaczycie, jaki to będzie przepiękny efekt. Uwaga, na 3-4. 3-4. Proszę bardzo, to nie wy. Brawo dla was, pięknie to wyszło. I teraz bardzo ważna rzecz. Otóż, nagroda fantastycznie utalentowanych osób. To są dwie osoby, dlatego to jest ważne, żebyśmy traktowali ich absolutnie równorzędnie. Pierwsza z osób, która wygrała w tegorocznej edycji fantastycznie utalentowanych, to Paweł Zbroszczyk! Wielkie brawo! Za Dar Anomalii! Paweł, jak widzimy, jest raczej stoikiem. Nie przekazuje zbyt wiele emocji twarzą. Paweł, pokaż radość. Kurde, wygrałeś! Tak! Gratulacje ogromne. Oczywiście, jak mogę. Słuchajcie, bardzo dziękuję w ogóle za te oklaski, bardzo to doceniam. Tak szybciutko wam powiem, że w 7 klasie podstawówki moja polonistka powiedziała, że będę pisarzem. I pisarz mi się wtedy kojarzył z taką smutną, samotną osobą, która chodzi ulicami dużego miasta, takimi zlanymi deszczem ulicami i się wpatruje w światła latarni. Mówię, no nie, to chyba nie dla mnie. Ja jestem z Warszawy, tam się robi karierę. Zachłysnąłem się, słuchajcie, karierą w informatyce. Piąłem się po ścieżkach kariery, ale pewnego dnia zobaczyłem, że ona ma rację. Że to nie jest życie dla mnie, że ja nie chcę żyć życiem innego człowieka. I wiecie co? Rzuciłem pracę, żeby pisać książki. I dzisiaj stoję przed wami z wielką pokorą, z nagrodą, która pokazuje, że ta droga, którą obrałem, jest dobrą drogą. Myślę, że dużo jeszcze dobrego przede mną. I chciałem podziękować wszystkim czytelnikom za to, że czytacie moje powieści, mojej wspaniałej redaktorce Magdzie Świerczek-Gryboś za fenomenalną redakcję, Filipowi Kosiorowi, że użyczył głębi tej powieści, użyczył swojego fenomenalnego głosu, wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej powieści i organizatorom Pyrkonu za to, że kochani, zrobiliście coś niesamowitego, bo dzięki wam, ufam, że to będzie już cykliczna chwila, takie no-name'y jak my mają tą chwilę blasku. Bardzo dziękuję. Byłem przekonany, że Paweł powie, no i wtedy ta nauczycielka powiedziała mi, nie zdasz. Dobrze, druga nagroda, znaczy druga, właśnie nie druga. Jednocześnie pierwsza, o tak, czyli ex aequo po prostu. Nagroda fantastycznie utalentowanej osoby wędruje do Agnieszki Szmatoły za Echidnę. Proszę bardzo, wielkie brawa. No i to jest trochę więcej radości. Bardzo ładnie. Agnieszko, zapraszam cię. Potrzymaj cię też. Nie wiem, naprawdę. Ja bardzo króciutko, bo ja nie znoszę przemawiać, poza tym się denerwuję niesamowicie. Chciałam podziękować komisji. Wam przede wszystkim za to, że przyjęliście tą książkę z tak fantastycznie, z takim entuzjazmem i z taką wielką miłością. Nie spodziewałam się zupełnie, że ktoś może pokochać moje pisanie. I to jest niesamowite, za to wam dziękuję. I to właściwie wszystko. Wam, mam nadzieję, że wam też się to spodoba, chociaż wątpię, czy ich przebijecie. Naprawdę, nie ma szans. Dziękuję wam wszystkim. Pięknie, brawo. Sprawdźcie, czy mikrofon wasz działa. I dlaczego to muszę robić ja? Bo jesteś najbliżej, wygrałaś. Czyli działa. Dobrze, pytanie do was, bo my tutaj sobie rozmawiamy o laureatach, a pytanie do was, jaki mieliście proces samego wyboru książek, ale chodzi mi o ten taki pik największych emocji, czyli jest, już widzicie, że idzie na noże i wtedy co? Dyskusję do końca, aż ktoś odpadnie, czy może mieliście jakiś inny, tajny sposób? To już Lu mówiła, że to były krew i łzy. No to dobra, to tak przenośnie. Łzy, nasza krew. A tak serio? Kłóciliście się do końca, czy używaliście jakiejś karty, nie wiem, duel? Nie przeszliśmy do argumentu siły, używaliśmy siły argumentów. No dobrze, myślałem, że będzie jakieś mięso. Dobra. Moi drodzy, przechodzimy do... Bo tak jak wam powiedziałem, dzisiaj będzie bardzo dużo oklasków i było 14 nominowanych do tejże nagrody i jury postanowiło przyznać, oprócz tychże dwóch równorzędnych nagród, nagrody specjalne. I teraz nagrody specjalne powędrują do... Uwaga, po pierwsze, nagroda specjalna za fantastycznie mroczną powieść. Ta nagroda wędruje do... Pamiętajcie o tym, żeby ćwiczyć te miny. Justyny Hankus za 2,5 duszy, folk noir. Już się nauczyli, że trzeba się uśmiechać, jak idziesz. Bardzo dobrze, bardzo ładnie, są emocje. Może posuniemy im mikrofon, żeby podsłuchiwać, co? Zapraszam na kilka słów. Okay. I przelewy. Proszę. To tak powiem, że ja odwrotnie, jak pierwszy laureat, miałam polonistę, który pytał się mnie, kiedy Hankus napiszesz pracę na 5. Ja mu wytłumaczyłam, że na maturze faktycznie się tak udało i nigdy nie myślałam, że będę pisać. Nigdy nie myślałam, że tutaj będę. Jestem pierwszy raz na Pyrkonie. Piszę zaledwie od kilku lat, więc tym bardziej jestem zachwycona tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Bardzo dziękuję mojemu wydawnictwu. Dziękuję Dziękuję Kasi Sienkiewicz-Kosik i Rafałowi Kosikowi. Dziękuję mojej rodzinie za cierpliwość, bo to jest bardzo trudne, żeby znieść mnie w domu, dlatego że pracuję normalnie tak jak każdy człowiek 8 godzin, a potem wracam do domu i zabieram się za pisanie. Dziękuję Wam bardzo. No właśnie, bo może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, po co tu jesteśmy. Otóż w konkurs Fantastycznie Utalentowani, dla tych, którzy przyszli w ostatniej chwili albo nie do końca wiedzą, dlaczego tu jesteśmy, to jest konkurs, który ma za zadanie, plebiscyt, który ma za zadanie wychwycić najbardziej obiecujące młode talenty albo ludzi, którzy zaczynają właśnie swoją przygodę z pisaniem, a w tym roku postawiono właśnie na fantastykę. Dobrze, kolejne wyróżnienie. Uwaga. Wędruje, to jest nagroda specjalna za fantastycznie słowiańskie fantazji. Czyli ten, kto to napisał, już wie, ale reszta jeszcze nie. I teraz reszta dowiedziała się, że nagroda wędruje do Aleksandry Seligi za Gołoborze Matka. Jest. Pokaż radość, okaż emocje. No i tak się to robi. Proszę bardzo. Okej, ja też szybciutko, bo jak pewnie widzieliście, jestem tutaj też dzisiaj mamą i tam za drzwiami już wyją za mną. Gołoborze Matka, no i tu przyjechała matka. I ja powiem tak, jak inne dziewczynki w przedszkolu mówiły, że będą księżniczkami i piosenkarkami, to ja zawsze, przysięgam, to nie jest kłamstwo, mówiłam, że będę pisarką. Zawsze. No i jestem. Dziękuję bardzo. Należy też dodać, że już utytułowaną pisarką. I ostatnie wyróżnienie specjalne, czyli nagroda specjalna za fantastyczny powrót do fantastyki. Czy ten, kto wie, już wie? O, ktoś wie, dobra. Otóż, moi drodzy, nagroda specjalna za fantastyczny powrót do fantastyki wędruje do Grzegorza Wielgusa za Pieśń Pustyni. Grzegorz spokojnie emocje chowa w sobie. Tak. Bardzo możliwe, proszę bardzo. Jestem fatalny w przemówienia, dlatego będzie krótko. Czytanie dla was, pisanie dla was, to jest przywilej. To nawet nie zaszczyt, to jest przywilej. Ale żeby wypełnić trochę ten czas, wszyscy cofali się do szkoły, do lekcji, kiedy chcieli być pisarzami. Ja się cofnę do 1336 roku. Pamiętam to jak wczoraj. Pasterz Myslata z Blow wstał z martwych, po czym został przebity kołkiem i spalony przez swoich współkrajanów w krainie Czechów. Myślę, że jestem jak Myslata i niedługo ktoś także mnie spali. Ale to znaczy, że mamy mu tego życzyć, czy jak? Bo nie wiem, czy to takie obawa, czy serdeczne życzenie. Dobrze, moi drodzy, czyli lecimy dalej. Tak jak powiedziałem, tutaj tak, ty byłeś taki odważny z klaskania, widzisz? No. To brawa dla pana, który klaskał odważnie. Klaskał. Dobrze, tak jak wam powiedziałem, dzisiaj będzie dużo klaskania, bo jest bardzo dużo wyróżnień. No, szczególnie dlatego, że naprawdę poziom był wyrównany z tego, co wiem. Może chcecie powiedzieć coś więcej o poziomie? Powiedzcie coś więcej o poziomie, bo słyszałem bardzo fajne słowa. Raz, dwa, trzy. Poziom był bardzo wysoki. Ciężko było wybrać te najważniejsze nagrody. A co najważniejsze, kryteria doboru w tym pierwszym festiwalu musiały być podjęte, zanim zaczęliśmy oceniać te publikacje. Wobec czego i poprzez doświadczenie, i poprzez masę godzin czytania książek fantastycznych, science fiction, podjęliśmy decyzje takie, a nie inne i tak jak pytałeś się wcześniej, czy były kłótnie, tych nie było, bo po prostu mieliśmy jedno wspólne zdanie. Najważniejsza jest książka. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mieli. Tak jak Luiza mówiła, czyli poznajesz jakąś postać, żyjesz z nią, stajesz się, no jakieś, tworzy się więź emocjonalna, po czym reszta ci mówi, a ta postać to nie jest taka dobra. No to co są emocje? Słuchaj, przy tylu bohaterach i wydarzeniach to naprawdę trzeba byłoby mieć wiele dusz. No dobrze. A czy ktoś w ogóle, a może ktoś z was ma już pomysł na to, żeby w kolejnej edycji wrzucić swoją książkę? Śmiało. Tak? O, proszę, raz, dwa, trzy. Dobrze. I tak muszę zapytać, o czym to będzie? Dawaj, ze trzy słowa. No takie fantazy, no. Nie, to jest niespodziewana, ale logiczna odpowiedź. Dobrze, moi drodzy, tak jak wam powiedziałem, będzie masa kolejnych oklasów, kolejnych wyróżnień. Pora na wyróżnienia. Otóż komisja chciała zwrócić uwagę na wyjątkowych pisarzy i postanowiła przyznać wyróżnienia w formie papierowej. Te wyróżnienia są już konkretnie, że tak powiem, celowane w część twórczości tychże ludzi, którzy będą wyróżnieni. I teraz, uwaga, wyróżnienie za fantastyczny Rural Fantasy otrzymuje Joanna W. Gajzler za Necrovet. Proszę bardzo, jest? Jest! O! I to są emocje! Dawaj jeszcze piątkę z rozbiegu. O, się rozkręcili wszyscy. Chodź, jeszcze dwa słowa powiedz. Kojarzycie tego mema, że jest taki olimpijczyk, że o, gryzie medal, tu szampan, to i po czym się okazuje, że on stoi poza podium. No to jestem ja. Wszyscy coś mówili o tym, jak zostali pisarzami, no to też coś powiem, żeby nie była gorsza. Z jakiegoś powodu na pewnym etapie życia poszłam studiować twórcze pisanie i tam usłyszałam od jednego z doktorów, że no może i pisze fajnie i dobrze, ale dlaczego nie jak Piersantony albo Ursula Le Guin? No, w sumie jedna Ursula Le Guin już jest, znaczy była, bo nie żyje. Piersantony w sumie nie wiem, czy żyje, ale też był. No mnie jeszcze nie było, no to... Jestem. Siema. A, no i dziękuję oczywiście wszystkim, którzy głosowali. Piórnik zostawiłaś. Wielkie brawa! Proszę bardzo. Są emocje. Kolejne wyróżnienie. Wyróżnienie za fantastyczną wiedźmę otrzymuje Anna Chełminiak za Piekielnicę. Jest? Jest. Najpierw tam. Śmieszne, jak oni to w ciszy robią, no nie? Brawo! I chodź, dwa słówka do ludzi, proszę bardzo. Jejku, dzień dobry wszystkim, nie spodziewałam się. Także ja już naprawdę bardzo krótko powiem tyle. Zawsze marzyłam o tym, żeby napisać książkę, chociaż ostatnio dowiedziałam się, że w przedszkolu ponoć mówiłam, że chcę być gwiazdą filmową, więc nie wiem, ja tego nie pamiętam. Ale chciałam napisać książkę dla osoby takiej jak ja, takiej, która kocha fantastykę i takiej, która lubi się dobrze bawić czytając książki. Napisałam moją pierwszą, dostałam za nią dyplom i to dyplom od osób, które przeczytały, także po prostu jestem zachwycona. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek w życiu zajdę tak daleko. No i teraz, wiecie, napisałam też drugą, może ktoś też ją przeczyta i też stwierdzi, że nie wiem, że da mi za nią piórnik albo coś takiego. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A czy to jest kontynuacja? Tak, tak. Brawo. Bo ja lubię moje postacie i chciałabym jeszcze trochę z nimi pobyć, także. To polecamy. Brawo, brawo. A to może teraz w filmie zagraj? Czy jest na sali jakiś reżyser? Zaraz tu zaswatamy. Słucham? Stoi. Nie, no dobra. Moi drodzy, kolejne specjalne wyróżnienie wędruje. Wyróżnienie za fantastyczne opowiadania otrzymuje Radosław Samlik za Armię Czarnoboga. Brawo, brawo! Sprytnie już się synchronizujemy. Proszę bardzo, przejmuję. Dziękuję bardzo. I ja też nie planowałem być pisarzem, ja chciałem być rycerzem. Ale że za zaganianie mieczem poza terytorium Pyrkonu można dostać no, spory mandat lub też kratki, no to macham mieczem po papierze. Dziękuję komisji, pomysłodawcom tego konkursu, bo dla takich żółtodziobów jak ja opinia kogoś, profesjonalna opinia na temat mojej twórczości jest mega ważna, mega motywująca. No jest jasne, że Bożydar mógł przyjść, ale wróci jak będzie ciemno, wiadomo, nie? Że zaraz będzie ciemno. No i to muszę skończyć, dziękuję. Ja zapomniałem o tym, zaraz będzie ciemno. Jesteście czujniejsi niż ja. Dobrze. Wyróżnienie za fantastyczną literaturę młodzieżową otrzymuje Oliwia Ciesielska za Dom Słonia. Jest z nami Oliwia. Fantastycznie. Oliwia, teraz musisz powiedzieć, kim chciałaś być w dzieciństwie i co mówili o tobie nauczyciele. No właśnie, to nie było tak dawno. To pamiętam, że nauczycielka z polskiego mi powiedziała, że nie umiem się sprzedać. Więc ja będę krótko mówić. Chciałam podziękować przede wszystkim, bo tak jak już zostało powiedziane, opinia kogoś profesjonalnego naprawdę motywuje. Także dziękuję. Czy to będzie nie tak tam, jeżeli zapytam cię o wiek? 25. Chodzi mi o to, żebyście mieli punkt odniesienia. Jeżeli macie 24, to spokojnie możecie już startować. A nawet wcześniej. Dobra. Kolejne wyróżnienie. Jest to wyróżnienie za fantastycznego bohatera. Otrzymuje je Marcin Kowal za Stażystę. Jest z nami? Jest Marcin. Marcin też wygląda na 25. Oj tam, oj tam. Zauważyliście, coraz krótsze są te. Ale to dlatego, żebyśmy się synchronizowali. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszyscy mówią, że krótko, to może ja skorzystam. Nie, ja naprawdę będę krótko. Słuchajcie, generalnie ja sobie żyję z kotami i z moją żoną, żyjemy sobie w Norwegii i nagle dostałem maila, odkopałem się, bo była wielka zima, że jest Pyrkon. O super, mój pierwszy. I że może bym przyjechał, że naprawdę jest fajnie. No i to był szok. I dla mnie to jest ogromne zaskoczenie i to jest coś naprawdę miłego. Chciałem wam wszystkim podziękować przede wszystkim za to, że przeczytaliście Stażystę. Nie wiem, czy drugi tom też dało radę. Dobrze, dziękuję bardzo. I no cieszę się, że ktoś to w ogóle przeczytał. I mało tego jeszcze, że jest dyplom i piórnik, tak? Generalnie bardzo dziękuję. No, miało być długo, ale chyba się zestresowałam, więc ja już uciekam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czyli ty z Norwegii specjalnie tutaj? Tak. Zaraz wracasz? Okej, dobra. Kolejne wyróżnienie. Wyróżnienie za fantastyczną bohaterkę wędruje do Karoliny Żuk-Wieczorkiewicz za Patrycjuszkę. Stonowane emocje, ale jestem. Widziałem jej oczy, tam się kotłuje w środku. A gdzie ty idziesz? Gdzie oni sobie poszli? A, okej. Okay. Zapraszam cię jeszcze do mnie na parę słów. Co mówili nauczyciele i kim chciałeś zostać? Dzień dobry. Macham do mojej rodziny, która ku mojej radości dotarła na miejsce, bo był trochę problem z znalezieniem sali. Bardzo wam dziękuję za danie szansy, za pomoc na konkurs, który daje możliwość wykazania się osób, które nie mają dużego doświadczenia w pisarstwie, albo takim niezależnym wariatkom jak ja, która postanowiła wydawać książki samodzielnie. Także cieszę się z tego wyróżnienia choćby dlatego, że chcę pokazać, że można. Jeżeli macie marzenia, to można. A nauczyciele, na szczęście miałam cudownych nauczycieli. Polonistka, powiem tylko tyle, że wbrew mojej wiedzy i woli wysłała moje pierwsze opowiadanie na konkurs i wtedy wygrało. No i tak się jakoś chyba zaczęło. Dziękuję. Mój polonista, dobra, powiem wam. Mój polonista to jest autentyk, bo jako dziecko, jako uczeń oczywiście przeżywałem jakiś tam bunt, wiadomo, i ubierałem się po prostu na czarno. I on któregoś dnia na wywiadówce powiedział mojej mamie, że prawdopodobnie jestem satanistą i żeby mnie dziś zaprowadziła. A potem przy wszystkich przerwał lekcję i powiedział: Karol, tobie to byłoby ładnie w niebieskim. Dlatego mówię to pod kątem tego, że jeżeli mieliście fajnych nauczycieli, to wykorzystujcie to dalej. Kolejne wyróżnienie. Tym razem wyróżnienie za fantastyczne dark fantasy otrzymuje Katarzyna Staniszewska za Półmrok, której niestety nie może być dzisiaj z nami, ale dawajcie oklaski, bo jest Łukasz Narolski! A gdzie jest Łukasz? Nie ma? Nie dotarł. Dobra, to w takim razie ja to wezmę. Przekażę oczywiście Łukaszowi Narolskiemu, przedstawicielowi wydawcy. Dobrze, kolejne wyróżnienie za fantastyczne, historyczne fantazje otrzymuje Marcin Świątkowski za Psy Pana! To też sobie weźmiemy. I uwaga, ostatnie w tej kategorii, wyróżnienie za fantastyczną przygodę otrzymuje Michał Podgórski za Ostatni rajd. Michał, bądź z nami, proszę. Dobrze, jeżeli ktoś nic nie dostał, to tu są dwie rzeczy. Przechodzimy w takim razie, moi drodzy, do ostatniego laureata plebiscytu. I to będzie wyjątkowy laureat plebiscytu, bo to będzie osoba, którą wy wybraliście. Wy, czyli Pyrkonowicze, którzy głosowaliście po tym, mam nadzieję, jak przeczytaliście wszystkie te książki, wszystkie te opowiadania, wszystkie te powieści. Może jakieś podejrzenia? Może jakieś typy? Są. Dobrze. Macie głęboko je w sercach? W porządku. W takim razie zaczniemy od miejsca piątego. Miejsce piąte w kategorii, no tam, gdzie głosowali Pyrkonowicze. Na piątym miejscu uplasował się stażysta Marcina Kowali. Proszę bardzo, wielkie brawa dla niego. Ale to, no, myślę, że tak, to jest okej. Na miejscu czwartym znalazła się patrycjuszka Karoliny Żuk-Wieczorkiewicz. Która jest z nami? Po prostu tak sobie stamtąd, dobra. Na miejscu trzecim znalazł się Dar Anomalii Pawła Zbroszczyka. Na drugim Armia Czarnoboga Radosława Samlika. Teraz by się ta mina przydała, no nie? Drugim, no tak. Bo, moi drodzy, na miejscu pierwszym, czyli najwięcej pyrkonowskich serc zdobyła Joanna Gajzler za Necrovet! O! No tak! Daj, oklaski, proszę bardzo! Konfetti, lasery! To ja będę wręczał. Z tradycją będę po cichu. Nie, moja droga, to jest moim zdaniem, z całym szacunkiem dla jury oczywiście, ale to jest moim zdaniem najważniejsza nagroda, bo jeżeli... A ty ogłaszałaś gdzieś, że będziesz startować i prosiłaś ludzi o kliki? No kurde! Że tak, okej. To może nie być takie oczywiste, ale zakładam, że pozostali też, a więc i tak na końcu wszystko się wyrównało. W takim razie moim zdaniem to jest najcenniejsza nagroda, nie oczywiście nic ujmując tym, którzy wygrali, ale to jest najcenniejsza nagroda, bo bezpośrednio od czytelników. Gratuluję ci bardzo. Piórnik już dostałaś. Tak, to jeszcze kilka słów. Jezus Maria, znowu mam gadać? Dopiero co tu byłam, już chyba wyczerpałam temat. No to się pospieszyłam z tym memem, bo myślałam, że nie będę miała czym machać. Jej, mam czym machać. Okej, tak, też nas to rozbawiło. Okej, no to ja generalnie zgadzam się z tutaj zdaniem, że to jest najważniejsza nagroda. Znaczy oczywiście wszyscy są ważni, tak, tak, trzymamy się tej wersji, ale no przyznam, że no trochę mi brakuje słów. Za ile mnie wyszło, ale tak też jest zarobiście. Dziękuję wszystkim za głosy. I brawa na zejście! Tak, ona była kiedyś heroinisko, dlatego teraz jej klaszczemy. Zawsze jak schodzi. Przepraszam. O, jeden żart za daleko. Dobrze, moi drodzy. Jest okej między nami? Tak, no dobrze, w porządku. To może trochę statystyk, trochę liczb. Zajrzyjmy do kuchni tego przedsięwzięcia. Otóż, moi drodzy, to może przeczytam, żeby niczego nie pomylić, bo to jest tak naprawdę ciekawe, tym bardziej pod kątem kolejnych edycji. Pamiętajcie, pierwsza edycja. Nikt nigdy nie pamięta, kto wygrał drugą edycję. Słyszeliście kiedyś, że ktoś mówił, o, wygrał drugą edycję? Nawet w Idolu nie przeszli. Także ta jest najważniejsza. Ogrom pracy, jaką Kapituła włożyła w stworzenie i realizację konkursu, jest niewyobrażalny. Spośród wszystkich zgłoszeń ocenili 44 tytuły. Wszystkich. Ich było więcej. W tym również 2- i 3-tomowe, co jest, o Boże, to jest równe 16 928 stronom. Przeczytali 20 kg książek, co daje prawie 1,5 metra półki na książki. Czy, jak wy to liczyliście? Jakie w ogóle metry przeliczone na kilogramy? 100 książek, waga, patrzymy co wychodziło. stos książek, metróweczka i liczymy. No dobrze, brakuje tylko zapachów tutaj opisanych. Dziękujemy bardzo wszystkim autorom biorącym udział w konkursie. Poziom zgłoszonych pozycji do pierwszej edycji konkursu był bardzo wysoki i to akurat serio, bo gadaliśmy tam sobie takie off the record, rzeczywiście był bardzo wysoki. Poziom był bardzo wysoki, co skutkowało nominacją z 14 tytułów. Obrady jury bywały burzliwe, ekscytujące i radosne, to już wiemy, że to nieprawda. Te wszystkie emocje mieliśmy przyjemność przeżywać dzięki wam, drodzy pisarze. Dziękujemy wam za to. Teraz czas przejść do ogłoszenia wyników. Oddam głos Karolowi. Fajnie. Moi drodzy, ważne rzeczy, właśnie z ważnych rzeczy. Gratuluję oczywiście wszystkim i teraz tak, jeżeli chcielibyście spotkać się z dzisiejszymi laureatami, to będziecie mogli ich spotkać w Literackiej Małej, to jest w sali Literackiej Małej o 13:30 i Literackiej Małej o 14:30. To się zgadza? Tak, potwierdzam. Potwierdza jury, szanowny, dobrze. To co, moi drodzy, to chyba wszystkie już nagrody. Tak. Czy poprosimy wszystkich tutaj? Poprośmy ich, będzie fajnie. Zapraszamy wszystkich tutaj do nas. Tutaj, proszę bardzo, jest miejsce dla was wszystkich, w sensie wyróżnionych. O, może tak. Zapraszam was tutaj, ustawcie się przepięknie do wspólnych zdjęć. Chyba będzie tutaj lepiej, wiecie? Tak na tle jury. Znaczy jury będzie na tle was. Tak, proszę bardzo, chwila dla fotoreportażu. Ale jesteście tacy uparci, dlaczego nie chcecie? Nie, nie zasłonicie, oni są niscy. Znaczy wy jesteście niscy. Oni są na podwyższeniu, o to mi chodzi. Tak, przesuńcie się troszkę, jasne, że tak. O, i pięknie. Teraz sobie zrobimy chwilę dla fotoreporterów. Pstrykniemy sobie fotki. Dobra. I teraz zdjęcie na tle oklasków, proszę bardzo! To są, moi drodzy, młode talenty. Być może jesteście teraz świadkami tego, jak rodzi się historia. Wielkie brawa dla was, wielkie brawa dla nich, wielkie brawa dla wszystkich i dla jury! Dziękuję, tym samym ogłaszam zakończenie ceremonii. Tak? Tak. Dzięki!